życie z wiarą w sercu. Patrzą w niebo, tam ich czeka prawdziwy cel. Chcą służyć innym, chcą pomagać, by każdy mógł do nieba dotrzeć, miłość rozpoznawać. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola. Słowa Jezusa prowadzą nas, On dziecko wzywa, byśmy trwali w czas. Wojownicy w duchu w modlitwie stoją, oni wierzą, że miłość wszystko zdoła. Przez codzienność, przez ból, przez radość, niebiańska armia gotowa na każdą wojnę. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola. Słowa Jezusa prowadzą nas, Ojciec wzywa, byśmy trwali w czas. W ogniu walki, w ogniu walki, ciszy serca, ciszy serca. Słowa Jezusa, słowa Jezusa są naszą tarczą, naszą tarczą. Będziemy trwać, będziemy trwać, w miłości walczyć, chodźcie walczyć, aż do dnia, gdy niebo nas przyjmie swe bramy. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola. Słowa Jezusa prowadzą nas, Ojciec mnie wzywa, byśmy trwali w czas. Wojownicy w duchu w modlitwie stoją, oni wierzą, że miłość wszystko zdoła. Przez codzienność, przez ból, przez radość, niebiańska armia gotowa na każdą wojnę. W ogniu walki, walki, ciszy serca, słowa Jezusa są naszą tarczą. Będziemy trwać, w miłości walczyć, aż do dnia, gdy niebo nas przyjmie w swe bramy. System miłości to nasza droga, kochamy Boga, to Jego wola. Słowa Jezusa prowadzą nas, Ojciec mnie wzywa, byśmy trwali w czas. Kiedyś będziemy w niebie wśród niebiańskich chórów, ale dziś walczymy, by każdy mógł tam być. System miłości to nasze pragnienie, by świat mógł żyć w Bożym imię. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istot, które nam służą miłością. Bo miłość jest najważniejsza w życiu i nie tylko w tym życiu, ale w życiu również złych istot. Tam też miłość się liczy. Też pragną miłości, pragną to, o czym śpiewa Franciszek. Na początku będziemy sobie puszczać właśnie w tle nasze przeboje. Jest ich chyba już w sumie z 18. tych naszych kawałków. Witaj Beatko, witaj Edwardzie, witaj Rafałku, sam Boże witaj, Agnieszko witaj, Emilia, Jarku witaj, Tereniu, Danielu, Tereso, Nesti, Tadeuszu, witajcie kochani. Witaj Waldku. Która jest wielce pożyteczna i pokorna i cenna i czysta. Witaj Marianno. Witajcie wszyscy wesem. Ania, witaj Aniu. Grażynka, witaj. Jest piękny i radosny, żarliwy i mocny. Panie, to jest hymn świętego Franciszka z Asyżu. Jest jeszcze jedna Beatka, z którą mam kontakt. Ona od dawna już oglądała wiesiorynki, potem miała przerwy, bo wiadomo, różne rzeczy się dzieją. Teraz wróciła, ładnie śpiewa, będzie chciała nam nagrać również nasze właśnie piosenki swoim głosem też. Popróbuję. Witaj Wojciechu. Przez powietrze i
Witaj, Wiesiu. Miło Cię witam i wszystkich Was. Pięknie. Piękny ten hymn. Franciszka. Onida. Pokój i dobro. Was, których nigdy nie zapomnę, pozdrowienia upojone. Bogusiu, witaj. Miłosno, usta pełne błękitu, delikatne. Rysiu, witaj. Uśmiechu pieszczotą. Kaziu, witaj. Wiśniewski. Za darmo. Hania. Wzroku delikatny jak letnie zjawisko. Nigdy o was nie zapomnę. Użyczacie mi wiecznych oddechów, świeżych niczym poranny kwiat. Ania, Kania, Wiesiu, Celinka, dziękuję za pozdrowienia i również ciebie pozdrawiam. Dziękuję. Wzajemności. Wiem, że w tej szybkości jutrzenki wszystko wydarzyć się może. Szaleństwo krajobrazów całowanych wytchnieniem, w których wonie odsłaniają swoją radość. Czym się mam odwdzięczyć? Witaj, Aniu. Zatańcz muzyko tu potem. Ta piosenka jest magiczna, wyjątkowa, cudowna, sambor. Ciepłym słodyczy niech znajdzie upust. Wdzięczność moja niech się wyprostują. Madzia, witaj. Prawniki. Piękny jest świat, piękny. Nie wiem, co drży we mnie bardziej. Czy wdzięczność, czy uwielbienie. Czy witaj, Artur. Ilustrowane marzenie. Nigdy tego nie zapomnę. Wiem, że w tej szybkości jutrzenki wszystko wydarzyć się może. Szaleństwo krajobrazów całowanych wytchnieniem, w których wonie odsłaniają swoją radość. Czym się mam odwdzięczyć? Zatańcz muzyko tu potem. Zatańcz smakiem dojrzewania. Ciepłym słodyczy. Tadeuszu, witaj, pozdrawiam. Wdzięczność moja. Dla mnie wszystkie są piękne. Słucham w domu je cały dzień. Niech się wyprostują przygniecione trawniki. Witaj, Marku. Piękny jest świat. Taki mam głos matowy troszkę. A zawsze mam taki mam matowy głos. Jak matuch, Wiesiu. Czy wdzięczność, czy uwielbienie. Jeszcze te mikrofony są tak ustawione na ten mat właśnie. Dziś jestem na wsi, Piotrze. Co tam porabiasz na tej wsi? Resa, Renatka, pozdrowienia, witaj. Gdybym umiał gitarę zagrać, jak anioły rozśpiewałbym świat cały. Gdyby umiał zagrać wiatr. Witaj, Ryszardzie. Po łąkach i kwiatach. Grałbym cały dzień, by się tobie przypodobać. Gdybym umiał zagrać jak śpiew z kowronka, grałbym nocami bez końca, chwaląc miłość pod gwiazdami. Gdybym umiał gitarą zagrać, jak anioły rozśpiewałbym świat. Witaj, Majciusiu. Gdybym miał zagrać wiatr. I wszystkich w systemie, gość Wiankowska, Krysia. Witaj, Krysiu. Grałbym cały dzień, by się tobie przypodobać. Gdybym umiał zagrać, jak śpiew z kowronka, grałbym nocami bez końca, chwaląc. Ucieczka z miasta, słusznie. Z miasta trzeba uciekać czasami. Bo my tak właściwie nie lubimy miasta.
Wolimy takie intymności, jakieś pałace, tak jak w niebie jest. Ale miasta są tylko wynikiem cywilizacji. Tam nie ma takich skupisk, blokowisk, sypialni, jakie są na naszej kuli ziemskiej. Tam jest bardziej intymnie. No i o te podróże cały czas. Te podróże są po niebie, ojciec Pio mówił. Witaj Stefania, witaj kochana. Witaj Renatko, Rakrz. Gdybym umiał zagrać rozmowy robaczków świętojańskich, wygrałbym ludziom ich tajemnice. Filip, zazdroszczy koszuli. Jest zaje w kosmos. Gdzieś tam się chodzi po Magdoli czasami i wypatruje jakąś taką koszulę, muszę poczuć. Jak ją poczuję, to wiem, że będzie dobra. Witaj Marcinie z Gdańska. Mario, to więcej niż podróż dookoła ziemi. Beatka, pałace są za duże, można się zgubić. Ale jaki malutki pałacyk możesz mieć przecież? Nie musi być duży. Niebo otwiera przed nami swój szlak. Droga piękna, bezpieczna, każdy ją zna. Pałacyk jako chatka. Tworzymy cudowną Bożą rodzinę. Tak jest, Wojciechu. Terenia. Wszystkie są piękne i ta jest niesamowita. Na mojej stronie smfki.pl są do pobrania. Ja tam na Facebooku też podaję adres, jeszcze u Sambora też można pobrać. Jerzy, witam serdecznie wszystkich, wesemi ciebie wieś. Ledwo się wyrobiłem, ale jestem. Kto może i kiedy może, to chociaż na chwilę odpocząć od dnia codziennego. Piosenka mojej żony, uwielbia ją, Tadeusz. Krysia, cudowna ta piosenka. Prowadzi do wiecznych praw. Ja się wybrałeś nas, jak powiedziałeś, cię spij. No tak, mi kiedyś powiedział, cię będą pytać, to mów. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. W sercu znaleźć
wybierałem przez całe życie, pisząc te pisma, bo one są ważne. No i oczywiście ja przy okazji. Muzyka super, ale teksty tych piosenek są niesamowicie pełne refleksji. I tańczyć można przy tej muzyce. Można. Tak jest. Beatka Kukuć. Ja mam taki mały pałacyk, cały ze złota, a w nim fotel i naprzeciwko kominek z energią od Boga. Witaj, Aniu, tak. Małgorzata, tak piosenki te mnie zostają w głowie przez cały dzień. Fajnie, pomagają w refleksji. Dotykasz czoła, nie dowierzając boskiej radości. Saj Baba był świetny. Mam obraz jego tutaj. Bywają te chwile. Witaj, Andrzejku. Niespodziewane myśli, niespodziewane uczucia. Wydaje ci się wtedy, że pojąłeś wszystko. Omijasz zło, a słońce dotykasz rękami. Sam tego nie rozumiesz i pytasz, jak to możliwe. Andrzej, piękna rodzinka, wspaniała, prawdziwa, wiedza ojca. Pogardzałeś sobą, a teraz z ciebie wychodzą skarby niepojęte. Dziwisz się mocno, żeś naraz martwych wstał. Jesteś spokojny i zadowolony, niczym rozśpiewany trubadur. Są to chwile, kiedy rodzisz się na nowo. I ogrzej taki pałac. Tam nie ma zimy w takich pałacach. Ale ona mówi o swoim pałacu na ziemi. Każdy ma swój pałacyk na ziemi, swoje mieszkanko i swoje ciepłe serduszko. To jest pałac. Jak się nie czuje, to co z pałacu? Trzeba odczuwać piękno, radość, cieszyć się tym pałacem. Kocham te chwile. Niespodziewane uczucia. Maciuś mówi, że ja w niebie mogę nawet w piwnicy siedzieć, byle tam być. Ale w piwnicy mają dobre trunki niebiańskie. To wiesz, co dobre. A sprzątania. Witaj, Ula Biedle, wreszcie dotarłaś. Nie mogła się wejść na ten, bo na żywo jest tylko na tym kanale, na tym drugim nie, tam jest już tylko przegrywane. Witaj, kochana, dziękuję za wszystko. Jak i psowe noce, czułością jak mijowy uśmiech. Słońcem pomarańczowym w pamięci, a na dodatek mocy... To też mój wiersz akurat. Jest tu parę moich wierszy też, śpiewanych.
Muzyka, która opowiada historię życia. Zapomniany grymas nie powinien pojawić się na twoim obliczu. Dalej zsyłaj gwiazdy, zsyłaj zapach na serce, aby mógł bez odsetek podać dłoń. Witaj, Otylio. Z dzikiego zachodu, hula biedula, wszystko się opóźnia z czasem. Pewnie też będziesz obiad gotować. Mieszać jedną ręką, a drugą tutaj pisać. Jak ostatnio. Polpiast, biuro, witaj. Krzysztof, witaj Krzysiu. Gwałtownym należy się skarb. Za chwilę ktoś tam będę podczytywał. Górskie skały, zapomniane grymas. I zmienimy muzykę trochę na inną. Na twoim obliczu. Dalej zsyłaj gwiazdy. Zsyłaj zapach na serce, aby mógł bez obrzeceń podać dłoń każdemu, by umieli mnie pokochać. Załamani na duchu, niech popłyną chęci bez czystych źródeł. Z gwiezdnych przedsionków niech wytyśnie ta gwałtowność przeznaczenia. Tyś powiedział, Panie, gwałtownym należy się skarb. Jestem z pieskiem na spacerze i nie rzucam. Hula biedula. Sambor, Krzysia, są teksty wierszy, Wiesia. Może zapytamy autora piosenek. Być może nam podeślą. Większość jest w moich pismach. Pierwszy, drugi tom, zwłaszcza w pierwszym tomie są te teksty. A tam parę takich refleksyjnych na podstawie, to tam nie mam tych tekstów. Gwałtownym należy się skarb. It's hard to find what you know where you are. Why keep you hiding? Zmiana trochę będzie. Inni też tworzą. Witaj Mateuszu, witaj Czesiu, my już tu szalejemy trochę. Witaj Andrzejku, dziękuję za podesłanie linków.
Piesiu, to moja piękna muzyka. Pewnie wszystkim się spodoba. Dziękuję. Właśnie odpaliłem. Przysłałeś mi następny link, ale teraz to mi tak skomplikowane jest wszystko, bo muszę tu nad całością panować. Ale tam inne widzę także. Witaj, Adasiu. Kanie, kanie. Wiesiu, atmosfera z tobą jak u Pana Boga za piecem. A świetny film poza tym, u Pana Boga za piecem. Rewelacja. Jakaś nowa wersja jest w kinie podobnoż. Nie wiem, czy nie pójdę. Świetny film, naprawdę. Witaj, Adasiu Olszewski. Zdrówka i pomyślność. Ewunia, witam cię. Witaj, Grażynko. I czytam trochę z drugiego tomu. Dobroć miłości uwrażliwia wszystkich na boskość. Wszystko poza miłością i tolerancją prowadzi do ziemskiego piekła. Czy mózgi i doświadczenia różnią się u ludzi w ciele i poza ciałem? Kodowane procesory, mózgi, poza wolnością, to efekt naszych ubogich postanowień i zabezpieczeń wynikających z wolnej woli. Myśli i mądrość nie zawsze są święte. Można być wspaniałym artystą i mordercą jednocześnie. Przykładów jest wiele. Nie jest łatwo być dobrym przez całe życie. Ale to możliwe. Pozytywne myślenie, boskie myślenie przede wszystkim, prowadzi zawsze do tolerancji i miłości, a więc do nieba. Bogumiłku, jakoś tam dajemy radę. Na raty, ale dajemy. Byle do przodu. Mateusz.
Tak jest. Pierw były wioski, miasta później zbudowali. Zarysowani aniołowie, gdzie zaczęli robić interesy. W miastach największe interesy. Warszawa to taka. Miasto interesów. Andrzej, coraz lepszy klimat muzyczny. Dobry wieczór, Damiano. Bas tu pięknie chodzi. Niesamowity. Gitarka też. Prawie jak w niebie, ale ojciec mówił, że tam mają lepszą muzykę niż tutaj. Piękniejszą. No to można zwariować. Witaj, Renatko. Fiołki, ojca Pio, ta koszula. Do ogrodu zakładam krótkie, jak jest gorąco. Grażynko, nie wstydzę się. Stefanie, tak, w niebie wszystko jest piękniejsze. Tęsknię. I my tu próbujemy wytworzyć sobie te tęsknoty właśnie na tych wiesiorynkach poprzez muzykę, poprzez refleksję i piękno myśli i uczuć. O to nam chodzi. Ula biedula. Masz aniołki, to twoje aniołki. Witaj, Joanno. Wojciech Cejrowski, ono się podobne. Wiem, znam go. Czasami dużo oglądałem, on jest świetny, naprawdę. Jego filmy są doskonałe. A niektórzy tam się rzucają, komuniści, co się na niego rzucają, bo on jest bardzo wierzący. Może nawet za bardzo w pewnych sprawach. Jerzy Sulima. Wiesiu, stworzyłeś super imprezę, pełną refleksji. Cieszę się, o to nam chodzi właśnie. Witaj, Grażynko.
tutaj, Ryszardzie. Łaciński. Teraz parę takich krótszych myśli. Poznawszy choć część prawdy, trzeba, abyś też umiał jej troszkę bronić. Bądź mądry, abyś nie padł ofiarą przeciętności, która cały czas ze strony świata ci zagraża. Mateusz, jest na 100. Zdecydowanie musisz się odciąć od tego, co przejściowe, wadliwe i ograniczone. Witaj, Marku. Wojowniku Marei. Super. Obiecał, że będzie w moim pokoju u was też, jeśli go wzywamy i myślimy. I na pewno słucha z nami. Cieszę się, że mamy dobrą atmosferę, Aniu. Bratek. Bartek. Co ja mówię? Bratek. A, to Bratek czy Bartek. Dobry wieczór. Trzymaj się. Witaj. Rysiu. Też kiedyś muzyczkę grałem na dyskotekach. Muzyczka, super. Super, no to się cieszę. Rajmund, witaj. Pozdrawiam. Na szybko z pracy, kochani. Niestety jutro dopiero wysłucham całość. Jestem z wami. Pozdrawiamy cię. Krzysztof. Super impreza. Można odpocząć od codziennego zgiełku. Piotr, dzisiaj kupiłem sobie pieczonego kurczaka, przepyszny, żył dla ciebie, przypadków nie ma. Trudny ten świat, ale musimy go jakoś pojąć i ojciec by nam pomógł zrozumieć wzory tego świata. Damiano. Człowiek żyje w materii, nie zastanawia się, dlaczego pragnie przyjemności. Masz rację. Samo chcenie, odczuwanie doznań winno skłonić do głębszej refleksji egzystencjalnych. Zgadzam się z tobą. Materialistyczni empirycy żądają naukowości i swoją rację będą zawsze dumnie obnosić. Zechcą ci udowadniać błędność twojej drogi i filozofii życia. Prezentacje ich wykładów mogą rzeczywiście zrobić wrażenie. Oni nie boją się logicznych wniosków, ale czy świat duchowy to wyłącznie ludzkie rozumowanie? Nie. Jest trochę inaczej. Pociesz się tym też, że za słowami empiryków stoi ich próżność,
małostkowość oraz ich pycha. Niby mają rację, ale tak naprawdę jej nie mają. Bo świat ducha jest daleki od materialnej, elektromagnetycznej struktury świata. To całkiem inny punkt widzenia. A poza tym, czy ktoś już poznał na przykład rdzeń fotonu? Teorii jest mnóstwo. Taką muzyką to można sobie rzeczywiście puścić na telewizor albo na słuchawki, albo na głośniki. Można sprzątać, gotować i snuć refleksje jednocześnie. I zawsze coś tam w ucho wpadnie. Dobrze mu powiedziałaś, Ewon. Dobry wieczór, Ania. Sławkowi dobrze powiedziałaś. Po co to się zastanawiać nad z jakimi ciałami? Przecież święty Paweł sam powiedział nawet już, że ciało, krew nie wchodzi do nieba, tylko dusza, myśli i tam dopiero otrzymujemy oryginalne, te co mieliśmy przed zejściem. One się wytwarzają już dzisiaj, one już tam pracują dla nas, czekają. Witaj, Aniu, Joanno. Ja właśnie już skończyłam pracę, dziś było bardzo dużo, a te święto piątkowe, ale teraz do środy wolne, pięknie. Odpoczywaj, refleksję sobie snuj, bo miłość i refleksja daje dużo czasu i zadowolenia. Ania, kochane zwierzęta poświęcają się dla nas. Pozwalają się nawet zabić. No, to jest straszne. A co Jezus zrobił? To samo. Pozwolił się zabić. Jak te kurczy. Dla nas. Dla wiedzy. Sai Baba, Joanno, tak. Ja kiedyś miałem tą książkę do zachodu, całą przeczytałem i całą przepisałem na komputer. Przerabiałem tam pewne rzeczy, ale to właściwie ona mi była potrzebna do myślenia, do moich również przemyśleń. Bo ojciec Pio chciałbym trochę poczytał również zachodnich książek, znaczy hinduskich. Witaj, Izabelo. Burze życiowe na pewno będą rozpętywane wokół ciebie. Z pomocą Boga jesteś w stanie wszystkie je przeżyć.
jeśli chcesz żyć cały czas uciechami materialnymi, nigdy nie osiągniesz natury duchowej, ponieważ nie znajdziesz na nią czasu. Księżyc w nocy świeci, ale nie jest on źródłem energii świetlnej. Świeci światłem odbitym. Człowiek nieznający astronomii łatwo mógłby się pomylić, sądząc po jasności, z jaką promieniuje. Byłby pewien, że jest on gwiazdą. Złudzenie. Empirycznie zbadane. Z życiem na Ziemi jest podobnie. Każda sprawa, każda rzecz i radość zmysłowa w jakimś sposób mówi nam o potrzebie nasycenia się, uszczęśliwienia. Ludzie nieoświeceni duchem przyjmują to za pewnik, że nie ma innego życia. Tak z tym księżycem, że to słońce. Że to życie jest jedyne i najszczęśliwsze. Zatem złudzenie zadziałało. Próba jest trudna i niełatwo pokonać iluzoryczność materii. Widzimy światło, czujemy chęci, potrzebujemy radości, a nie poszukujemy tego tam, gdzie trzeba. Zadowalamy się odbiciem. Trzeba spojrzeć na źródło. I ojciec Pio powiedział mi: niebo trzeba widzieć, a nie odbicie nieba. My żyjemy w odbiciu nieba. I Platon, czytałem też Platona, jego dzieła, i dał taki przykład. Zresztą ojca Pio Platona też pytałem. Mówił, że tak, jest dobry. I właśnie on o tych ideach mówi. My mówimy o Bogu, a on bardziej o ideach. Witaj, Łukaszu. I właśnie on fajnie to porównał, to odbicie, że jest takie duże drzewo rosnące nad jakimś stawem. I to drzewo rzuca cień na staw. To główne drzewo to jest niebo. Oryginalne niebo, to mocne drzewo. Ale odbija się w wodzie. I takie ciemne się robi. I my jesteśmy tym odbiciem właśnie. Tym ciemnym, tym odbiciem w wodzie. Jak jest słońce, to jeszcze tam można coś zobaczyć. A jak jest już szaro, to ciemność. Krzaki takie ciemne, liście. I cały kosmos po wyjściu z nieba jest tym odbiciem właśnie. I Platon właśnie o tym mówi, że żyjemy w odbiciu. Tak samo jak złudzenie tego księżyca. Że jak jest pełnia, wydaje nam się, że to jest gwiazda. A to nie jest gwiazda. Odbicie. Planetka, którą już ludzką ręką przesunęli, ojciec Pio mówił. Jak wokalista Bonnie M. Sai Baba wygląda. No dosłownie. Te włosy takie duże. Super, Damiano. Właśnie się oddzielamy od świata. Słuchaweczki, jak jest możliwość, i słuchać sobie swoich książek, są audiobooków, jest pełno różnych muzyki swojej. I można się troszeczkę odseparować od tych hałasów świata. Bo ludzie gonią nie wiadomo za czym, krzyczą, kłócą się. To jest taka cywilizacja kłótni trochę. Mało refleksyjna jeszcze. Dlatego ojciec Pio mówił, że chrześcijaństwo i w ogóle to chrześcijaństwo to nie był już tak wyższy stopień. Jest w powijakach.
A co dopiero ludzie tacy, którzy w ogóle nie myślą nad tym, tylko coś tam robią. Nie wiadomo co. O, super. Artura. Coś wspaniałego. Naprawiam skanie i słucham wiesiorynki. Wspaniała muza. To dla ciebie głośniej. Aniu, nie rób tego. Lepiej nie rób. Każdy ma swoje znaki swojego życia i nikt idzie tak, jak ma być. Świadomie lepiej nie zabijać. Jest nawet przykazanie, nie zabijaj. Ani psychicznie, ale no cóż tego. Cywilizacja poszła w tym kierunku zabijania ludzi, zwierząt. To zła cywilizacja. Cywilizacja śmierci. W niebie nie ma takich zwierząt do zabijania. Nie je się przecież. Na wyższych planetach, wyższych cywilizacjach, gdzie może być również większa pycha, to z kolei wyższą energią się żywią, ale się też nie zbawiają. My zabijamy, ale się zbawiamy. No właśnie takie dziwne rzeczy są. Nie chcemy zabijać, a zabijamy. Nie samym, Jezus powiedział zresztą, nie samym mięsem, nie, źle, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem pochodzącym z ust mądrości, od Boga, od nieba. Żyjemy mądrością, a nie chlebem, ani mięsem. Mądrość nas wyzwala. Byli tacy, którzy przecież nawet nie jedli, święci. Bo żyli mądrością i miłością Boga. No właśnie. Mariusz. Wspaniale, jak ludzie wykonujący różne zawody słuchają wiesiorynek. To nas łączy i umacnia. Muzyka łączy, to fakt. Nie o tym myślałam. Nie zabiłam zwierzątka. Wiem. Zażartowałaś. Ale Hindusi na przykład, bo są Hindusi, co jedzą mięso przecież, tam nie wszyscy. To jak mają zabić jakieś zwierzę, to się najpierw przygotowują do tego duchowo, modlą się, przepraszają go i tam swoje jakieś rytuały odprawiają, dopiero potem zabijają. Jest to piękne z drugiej strony. Chociaż sam akt zabijania jest okrutny, straszny. Przeciw przykazaniu. Baranki, jak idą na rzeź, podobnoż też właśnie czują to i kładą głowę. Nie stawiają oporu. Kury podobnie. A z tego, co wiem, jak ktoś tam już ma kury i musi zabić, to właśnie... Ja nie zabijam, też nie byłbym w stanie zabić kury. To... Wiem, że jest taka metoda, żeby ją jakby zanarkotyzować, żeby ona nie czuła, żeby tak jej zaszumiało w głowie i wtedy można, oczywiście wcześniej można się troszkę nastawić psychicznie, duchowo, pomodlić się za nią, oddać ją Bogu,
ale się bierze kurę i się ją tak obraca szybko w jedną stronę czy tam w dwie, tak żeby jej się w głowie zawróciło i ona wtedy nie czuje. Pytałeś o ciężkie techno wczoraj, to wówczas taka muzyka nazywa się gatunkiem rewe, a nawet nie wiedziałem. No właśnie, Madziu, to jest straszne. Ja w ogóle tak samo. Ja musiałem psa też uśpić, bo już po operacjach tak chorował, że już nie jadł. I potem kotkę też musieliśmy właśnie uśpić. Raka miała, no ja po prostu płakałem jak ten kot młody. Nie mogę po prostu, bo ten cały dzień mam zepsuty jeszcze i na drugi dzień też. Tak, krówki płaczą, no, też. O, Artur, dziękuję. Dla ciebie. Na głośnikach jesteś czy na słuchawkach? Dusza może wybrać, co chce. Albo szczęście ziemskie, pełne problemów, trosk i nerwów, albo wstąpić na drogę wyzwolenia ku wiecznej radości i pozbyć się tego balastu. Kiedyś już wybrała, ale był to niefortunny wybór. Trzeba to naprawić i odzyskać życie wieczne. Ten układ pokarmowy mamy, to jest właśnie ten grzech pierworodny, że mamy ciało, które musi spożywać energię i zabijać innych. Na sawannie to widzimy, co się dzieje. Jedne zwierzęta walczą, łapią kręgosłupy, im łamią, piszczą, płaczą. Nie ma? Przeproś. Cały ten świat jest pomyłką. Tak nas urządzono. Dlatego są lekarze, naukowcy, którzy by chcieli robić regenerację naszego ciała, wymienić nam na platynę nogi, wszystko, ręce, ale nie da się. Starość nas dopada i nie ma siły na to. To teraz o narodzinach w niebie. Tak jest, to wtopa. Układ pokarmowy to wtopa genetyków kosmosu. Zarazem żart, żeby nas poniżyć. No właśnie. Stefanie, zabijamy z konieczności, żeby przeżyć.
Musimy z tym żyć, ale można się w tym wszystkim również zorientować, unieść ponad to wszystko i zbawić swoją duszę, jeszcze zwierzętom pomóc zbawiać się, jeśli się do nich zbliżamy. Ojciec Pio mówił, że jeśli kochamy nasze pupilki, jeśli kochamy, to warunek, to będą z nami w niebie kiedyś. Jak to będzie, to zobaczymy. Na razie nie wchodźmy w to jak, bo się i tak nie dowiemy. A niech się bawią. To tylko ludzkie tradycje. Wszystkich świętych to też jest wymyślone w pewnym okresie. Ale oni tam też bawią się, ale myślą o śmierci. Tam mają tę śmierć tak samo. Wszędzie są inne zwyczaje. Ojciec Pio mówi, że w każdej epoce dane społeczności budują sobie swoje świątynie. Jak się nikomu krzywdy nie robi, to wszystko jest ok. Krzywda tylko jest zła. No ale natura też krzywdzi. Widzicie, ile dusz teraz musiało się odnaleźć poza ciałem w Hiszpanii. Powódź wielka. Około 100 osób zginęło. W Polsce też zginęły osoby. Na razie jeszcze Tusk nie powiedział ile, bo nie dopuszcza nawet Republiki do telewizji. Nie do telewizji, tylko do swojej konferencji. Ja czasami mylę słowa, ale coś nie przejmujcie. No właśnie, Damian. Niech się bawią, przyjemny, przynajmniej dynie schodzą. Tam mają dużo dyń, naprawdę. Lody z bitą śmietaną. W niebie żyje się miłością. Energia miłości ma wszystkie zasoby, które są nam potrzebne do wyrażenia siebie i do przeżycia szczęścia. Tu nasza dusza podobnie reaguje, ale warunki fatalne. Kosmos, ciało ludzkie i te problemy żołądka świata. Tak jest, miłość jest pokarmem. Za Tuska wola Pruska. Prawda. Tusk to nie tylko tchórz, ale kłamca. To jest, nie chcę nic powiedzieć, ale to już mówili profesorowie przecież, że Tusk jest agentem niemiecko-ruskim. I tak i robi to. Wykręca teraz wszystko do góry nogami. Należy wyrzec się ego, sprawcy więzienia dusz. Należy nauczyć się neutralizować własną świadomość materialną, poszerzając ją o zasoby wiedzy duchowej. Przestać myśleć o sobie jako o ciele tylko i zająć się przede wszystkim edukacją swojej duszy, która wciąż jest słabo rozpoznawana. W ciele wymieniamy nawet serca, a dusza? Nie bardzo wiemy, co można w niej naprawić i wymienić. A jest tego sporo. I ojciec Pio powiedział, dusza posiada skazy. Stefanie, Piotr mówi, ja gofry uwielbiam. Super. Stefania, Beatko, ja lubię lody, gofry i wino też. A gofry, szczerze mówiąc, to już... nie wiem, z 10 lat nie jadłem gofra. Kiedyś nawet robiłem sam, a to już dawno, dawno temu. Nie ma czasu na wszystko.
kawa z pralinką tylko tam, jak jedziemy z Mają i w ogrodzie. Czasami jakieś ciasteczko. Naleśniki z mąki owsianej, bardzo dobre. Muszę sprawdzić i gofry z tej mąki. O, może być to strzał dziesiątka. Info. Maciusiu, wróciłem pół godziny. Nie było. Córka wraca z akademika i trzeba jej pomóc. No i słusznie. Rodzinka jest najważniejsza, a rodzinka niebiańska tak samo. Więc wszyscy jesteśmy rodziną, ale nie rodziną ze krwi i kości i mięśni, tylko wyższą rodziną. Ale tu na razie żyjemy w tym świecie, ojciec mi Pio powiedział, musimy się dostosowywać do tych warunków, jakie są. No właśnie. Ula, biedula, jakbym mogła, to nie jadłbym. No w ogóle byś nie jadła. Ja tak samo. Jakbym mógł, to bym nie jadł. Zawsze pojedzę, gdzie się źle czuję. Senny jakiś, bo żołądek zabiera energię. Mózg przestaje pracować. I się czuję taki objedzony. A jak jestem, nie jem, to taki lekki się czuję. Kiedyś sobie zrobiłem taki post, już mówiłem o tym na którejś tam wiesiorynce. Miesiąc czasu sobie zrobiłem post, tylko jadłem i piłem. Jadłem właśnie. Tylko piłem. O, piłem tylko. Przez miesiąc czasu nie jadłem. Schudłem 10 kilo, ale jak się czułem? Świetnie. Mało się wtedy śpi, bo mózg jest bardzo ożywiony i nie chce się spać, ale troszkę się do tego przygotowywałem wcześniej. To na akurat miałem urlop miesiąc wtedy. No to było lato. To muszę wam powiedzieć, jak się nie je, to robi się zimno bardzo. Zwłaszcza po południu. Tu 30 stopni, ty musisz wełniane skarpety ubierać, bo tak jest zimno. Nie ma energii. Nie podajesz energii, to organizm od razu słabnie. Witaj, Doroni. Dorotko.
wszystko, co wynika ze zmysłów. Nie wiem, czy ta enigma nie jest taka znana. Już ją słyszałem gdzieś, muszę chyba zmienić. No lepiej zmienię. Właśnie, Beatko, tak od razu wyczułem, że ona jest znana. I zmieniłem, bo będą się czepiać. Wszystko, co wynika ze zmysłów, jest tymczasowe i nie może w pełni zaspokoić duszy. Radość ego nieustannie znika. Źle powiedziałem. A może dobrze. Trzeba szukać radości poza ego. Trzeba poszukiwać miłości trwałej, w niezliczonej ilości form bytu wiecznego. Witaj, Filipie. O, to piękne jest też. Tak, Stefaniusz, tu wszyscy mamy problemy z powodu porysowanej duszy. Wiesiu nam tu zafundował niebiańską imprezę. No, musimy się przyzwyczajać powoli, bo tam jeszcze lepiej jest. Tutaj są treningi, no właśnie. Trzeba wracać pomału do domu. Pomalutku. W spokoju i nie spieszyć się. A będzie dobrze. Stefania, z Wiesiem imprezę mamy co wieczór teraz. Pora na imprezy. Przyszedł czas imprez. Czyli to, co mówi Fula Horak, zbawienie inaczej znaczy bawienie się, więc zaczynamy się zbawiać.
urosną nam skrzydła, oby nikt ich nie podciął. O, Krysiu, 1 listopada to moje urodziny. Pijemy, no super, i bal wszystkich świętych. Super, to już wszystkiego. Zaocznie już ci najlepszego życzę. Super, cieszymy się, bawimy się. Pierwszego. Witaj, Elu. Rano obejrzysz. No tak, już tu jesteśmy. Godzinę 17. Czuję się, jakby był piątek i jutro laba. U ciebie, u mnie 108, a to tak różnie, bo to internety działają. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje z tą muzyką. Spokojnie. Ona przez godzinę będzie leciała, aż ma dużo zapasu. Ale ładna muzyczka, naprawdę. Dzięki za zapas, bo jak będzie rodzinka u Krysi, to mogę się spóźnić. Będziemy duchem z tobą. Duchem jasnym. Dopóki nie zrozumiesz, że twój prawdziwy dom szczęścia nie znajduje się w tym kosmosie, nie poczniesz się wznosić wyżej.
tu i teraz cię przegryzło i uwięziło. Dlatego ciągle powtarzasz życie za życiem. Kaziu, trzymaj się, jutro skończysz. Witaj, Salet. Panie Wiesiu, chciałem podziękować za Pana wkład. Po Pana wiesiorynkach otworzyły mi się oczy. A jeszcze dużo przede mną, bo mam dopiero 26 lat. Pozdrawiam. Pięknie. Sabinka. Witaj, Sabinka. Wiesiu, te myśli są w drugim tomie, tak? Ja czytam drugi tom. Te myśli wszystkie z drugiego tomu są. Twoja piękna miłość, przyjaźń i kochanie jest tam, gdzie nie ma niepokoju, a więc we wszechświecie, we wszechojczyźnie, czyli w niebie. Kosmos nie pozwala rozwinąć skrzydeł miłości do końca. Całe życie skupia się wokół form życia materialnego. Dlatego zrozumieć subtelną wiedzę o wszechbycie duchowym trudno jest. Ale jest to możliwe. W niebie również są formy, muzyka i tak dalej. O tym mówił mi ojciec Pio. Ależ ta muzyka jest niesamowita, Renatka.
rodzinka obok śpi, a ja po cichutku na słuchaweczkach staram się słuchać, ale odlatuję co chwilę. Wszyscy wobec Boga jesteśmy równi, jako wspaniali aniołowie z nieba. Na Piotrze. Dziś po różnych mutacjach przez miliardy lat przebywania w kosmosie jesteśmy już tylko fizycznymi ludźmi, którzy muszą chorować i umierać. Jesteśmy równi, ale pod względem świadomości różni. Dzieje się tak przez wpływ kosmosu i jego niejawnych okoliczności działania. Małgosiu. Dobranoc, Małgosiu. Pa, pa. To może to jeszcze zostaje chwilę. Wiesiowi to chyba ojczulek ustawia. Robi nutę. Jak my czujemy coś pięknego i dobrego, to ojczulek też czuje. Życie na ziemi jest próbą odzyskiwania sił duchowych przy pomocy duchowych i materialnych środków. Musimy na tyle je odzyskać, by stać się wiecznymi. Ale nie w tym kosmosie, lecz w kosmosie Boga, na Jego planetach, które są konkretne i namacalne. Niebo to nie jest tylko stan umysłu, to również materia na bardzo wysokim poziomie trwania życia w formach. I pytałem Ojca Pio, czy w niebie są planety takie duchowe. Ojciec powiedział, że tak, są. Dlatego są podróże po niebie. I ten świat został jakby na obraz i podobieństwo stworzony. No ale cóż, trochę nie wyszło. Grażynka u mnie 121. U
U mnie jest 114. Jak oglądam na komputerze, to dochodzi do nawet do 360. Dziwne. Ty jesteś po drugiej stronie kuli ziemskiej. Po drugiej stronie deski, bo niektórzy uważają, że Ziemia jest płaska. Krysia Dzierżanowska. Muzyka, którą puszczasz, i opowieści o niebie są balsamem dla mej duszy. Chciałabym już tutaj mieć w duszy miłość, pokój i radość. Nogi same się uginają. Zanim szampana będziemy pić, to ten szampan zdrożeje 10 razy za Tuska. Wszystko się wali w kraju. Idziemy na dno. Wszystko jest zniszczone. A dziura budżetowa kolosalna. Ale jak będzie 200, wypijemy szampana. Wbrew Tuskowi. O, zapomniałem coś. Chciałem wam pokazać właśnie. Kupiłem tego korzenia. On się nazywa korzeń szczeci. Na boleriozę właśnie. Już mam. Teraz trzeba wódkę kupić i zalać. Na 100 gram 600 gram alkoholu 40% i 2 tygodnie się to miętoli w słoiku i potem jest nalewka taka do dedykowane specjalne na boleriozę. Także dzięki za info, bo nawet się nie interesowałem za bardzo tym. Antybiotyki już skończyłem, już nie idę do lekarki. Tym się będę leczył. Będziemy pić. No tak, Niemcom o to chodzi. To jest ta negatywna polityka właśnie zarysowanych dusz. Dlatego do rządów, cały czas o tym mówiłem przez wszystkie siorynki prawie, że ważne jest duchowość, polityka duchowa, że świeckość jest duchowością, a duchowość jest polityką. I to trzeba wymieszać i wtedy dopiero będzie dobrze. Bo jak nie ma duchowości w polityce, no to zostaje beton. I klęska. Ale mnie sam Bóg rozśmieszył. Gdyby ziemia była płaska, to koty wszystko by zrzucały. Dobre.
Czy chcesz, czy nie, ostatecznie jesteś zdany na Boga. Na końcu i tak Go spotkasz. Po co więc tracić czas na spekulacje i niewiarę? Szarpać się z ateizmem, religiami i różnymi teoriami? Cukrami i węglowodanami, bo to w sumie podobne. To się wszystkie świństwa karmią. Rak też. Piotr Weiber. Muzykę dajesz ekstra. Tak trzymaj. Podeszwy są płaskie, więc ziemia jest płaska. Witaj, Ruszulko. Zakwaszają organizm, tak? Chleby też zakwaszają. Mięso też zakwasza. Tak samo. Wow. Piękna. Kula woli czytać, znaczy słuchać jak czytam, niż czytać książkę. Zaraz ci coś, Ulu, przeczytam jeszcze. U ciebie jest dzień trzecia po południu. A u nas już, która? 22:36. Dusza uwarunkowana przez ten kosmos ma konkretny związek z materią. Nie powinieneś więc sądzić ludzi za to, że chcą żyć na takiej płaszczyźnie. To dla nich szansa na wzrost, doświadczenie, z którego wyciąga się wnioski. Ale czy warto było doprowadzać siebie do tego stanu, aby potem rozmyślać nad sensem życia? Nie warto było, ale się stało. Kościół nazywa to grzechem pierworodnym. To przez niego musimy stosować logikę i dochodzić do jakichś wniosków. Tak nie powinno być, a jest. Zatem zbawienie jest nadal potrzebne. Alternatywne niebo, kosmos, czyli kosmos, dało nam się we znaki. Trudno jest teraz powrócić do źródła. Musimy dalej podążać drogą jasną, by wyzwolić się z okowów materialnych form. Yeah.
Sambor. Moherowe berety by im się zaczęły obracać na głowie. Już miałem jeden komentarz na piosence od Ojca Pio. To się, tam się troszkę burzył i powiedział, że Ojciec Pio takich piosenek na pewno nie słucha. I coś tam jeszcze. Poplu. Taką mają świadomość. Ojciec mówi, że powijaki jesteśmy. Na razie chrześcijaństwo jest w powijakach. O, Krysia. Ja tańczyłam kiedyś w kościele w czasie ślubu przy śpiewie i muzyce gospel. Na gospel ładna jest. Można tańczyć. Urszulka Biernat. Nutka jest piękna, same nogi tańczą. No tak, no rzeczywiście. Pod nogę i pod duszę. Myśli nasze iskrzą, jak nogi. Dzisiaj może dobijemy do 2 godzin, jeszcze 15, bo jest ponad 100 osób, to nie dziwne to jest, bo im później, tym więcej nas jest. Wieczór to jest taki magiczny czas. Miłość, świece, nastrój, muzyka, tańce. Najlepszy jest wieczór do tego i noc. Dusza na ziemi ma wszystkie prawa. Ma prawo do iluzji, do czerpania przyjemności zmysłowych, ile tylko zdoła ich zaczerpnąć. Ale pozostając pod urokiem tychże praw, zapomina, że nie może napełnić się szczęściem materialnym. Traci więc spoistość z oryginałem, przeznaczeniem, jakim jest zjednoczenie się ze swoim pałacem, nie jedynym, jaki otrzymała na początku w darze od Boga. Czy można być zjednoczonym w niebie ze wszystkimi i z Bogiem jednocześnie? Takie kiedyś zadałem ojcu pytanie. Ojciec się uśmiechnął i rzekł: tak, ale po co, synu, po co? Tam jest indywiduum i pełnia wolności, takiej, jakiej tu nie znacie. Wrotycz to nas smaruje się. Ja mam maść wroteczową i smaruję to miejsce i mi już praktycznie zeszło.
Wszystkie zioła chcą zakazać. Marne te anioły tam u góry, gdzie rządzą światem. No ale wiemy, dlaczego tacy są. Mamy już wiedzę na ten temat. Po wyjściu z nieba różne rzeczy się dzieją. Gdyby to uświadomili sobie, jaka jest rzeczywistość prawdziwa, to może zmieniliby, ale oni w ogóle nie myślą, co to jest kosmos, co to jest życie. Ich interesują tylko inne rzeczy. Beatka, pewnie kawę wypiłaś, żeby wytrzymać. Dobranoc, Wiesiu. Dobranoc, Grażynko. Pa, pa. Jeszcze trochę jesteśmy. Kto chce, to niech już oczywiście sobie idzie tam do swojego nieba. A my tu jeszcze troszkę będziemy, bo widzę, że jest sporo osób. A muzyka dobra. Kielik na dobranoc sam. Alkohole w ogóle się powinno po południu pić. Według medycyny chińskiej. Bo w ciągu dnia źle działają. Tylko po zachodzie słońca jest najlepszy moment. Więc chyba raczej mamy. O, Ula Biedula nie może. Bo jeszcze tam świeci słońce. U nas już noc. Z tej strony płaskiej ziemi jest noc. A u ciebie jest jeszcze słońce. Sięgaj do umysłu i podchodź do niego bez zbytniej filozofii i naukowych analiz. Gdybyś prawdziwie pojął zjawisko myślenia, zrealizowałbyś się w pełni. Ojciec Pio kiedyś właśnie mi powiedział, jako człowiekowi tutaj na ziemi. Ciesz się, że już myślisz, bo są takie dusze, które jeszcze nawet światła nie widziały. Tak długo są w ciemnościach. Tak zeszły nisko. I za nich też trzeba się modlić. I wspominajmy dzisiaj naszymi myślami za tych, którzy właśnie w takiej sytuacji są. Niech to będzie naszą modlitwą, ta refleksja. I za tych, którzy dzisiaj zginęli w powodziach, wypadkach. Kto może, to niech idzie spać. Nie kasują się, Joanno, Marczek, nie kasują się. One na drugi dzień dopiero są. W tym samym dniu nie ma tych wpisów. Dopiero, jak już mówiłem, gdzieś po 24 godzinach się pojawiają albo wcześniej. Ale na tym kanale tylko, na tamtym kanale, gdzie wgrywam potem Wiesiorynkę, to tam nie ma wpisów. Tylko na tym, gdzie jest na żywo. A na żywo jest na tym moim kanale, tutaj. Wojciechu, dobranoc. Tak, tak. Niekoniecznie.
Już tłumaczyłem, na czym polega ta karma. Nieraz. Jedni schodzą, się rodzą tutaj, żeby pomagać, inni muszą jeszcze coś dokończyć. Ojciec Pio mówił, że niektórzy się tylko rodzą i po urodzeniu umierają i ich karma się kończy, idą do nieba. Tyle im tylko brakowało. Po operacji chciałem wypić piwo bez alkoholu. Lekarz mi powiedział, że to najgorsze świństwo. No tak. W szpitalach mają też alkohol taki skażony specjalnie do tych różnych instrumentów, ale oni to piją, bo jak ja pracowałem w 83 roku może w szpitalu jako rejestrator medyczny, to była moja pierwsza praca, ojciec chciał, żebym poszedł do szpitala i zobaczyć innych, jak się męczą w szpitalach. To widziałem, jak pili, pielęgniarki piły, ordynator nawet. Zamawiali więcej, zamiast czyścić narzędzia, to sobie popijali. Okej, będę obserwowała. Tak, tak. Ja, no jutro będą dopiero. YouTube tak to właśnie jakoś robi, że... Bo to musi wyprofilować się jakoś tam znakami różnymi, dopiero YouTube będzie. Przez pokorę, wiedzę i miłość osiągniesz wszystko to, co jest ci przeznaczone. Zdobędziesz duchową radość, osiągniesz stan, w którym ani przez jedną chwilkę nie zaznasz niepokoju. Ideał? W niebie jest ideał. Ojciec Pio mówił, że tutaj nie ma ideałów. Tak, dezynfekować trzeba, no właśnie. Personel i narzędzia. Tak jest. Byłem też w prosektorium, załatwiłem sobie wejście do prosektorium. Noc, jest to akurat dobry moment. Na sekcję zwłok, bo chciałem zobaczyć człowieka od środka, jego mózg i tak dalej. Załatwiłem sobie. To pan, który tam wykonywał te zabiegi, to dopiero... On tam nie czeział w ogóle. Mówił, że nie wytrzymałby. Mimo przyzwyczajeń, to jednak tam popijali. Potem i przez tydzień nie mogłem jeść. Po szpitalu też żeśmy jedli, bo tam można było. To mięsa nie tknąłem przez miesiąc chyba. Wtedy. Bo tak mi pachniało tym prosektorium. No, jeszcze wiersz Maćka przeczytamy i będzie 2 godziny. Balowania. Trzeba się przyzwyczajać. Nie ma łatwo. Co ja teraz mam zrobić? To mój wiersz przeczytam, bo akurat taki trochę tematyczny, o kosmosie też. A, ja wiem, Ulu, ty chyba oglądałaś ten
tą wiesiorynkę na tamtym kanale. Tak. I tam wyświetleń było 350, a nie na żywo. O to chodzi. Na żywo do 130 doszło najwięcej. Na żywo jest tutaj, a na tamtym kanale nie ma na żywo. Tam jest wgrany film i są kliknięcia i wyświetlenie. I to właśnie ma jeszcze 350, więc do szampana nam daleko jeszcze. Dobra, to jeszcze się pomodlimy. Rzeczywiście. Za te wszystkie dusze potrzebujące. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego i od złych rządzących. To czytam wiersz. Zasadnicza przyczyna. Dobranoc wszystkim, kto odchodzi, to puszczam im wiersz z nimi. Panie, tylko Ty wyłącznie jesteś źródłem wszelkiej mocy. Ty jesteś pierwotną siłą sił. Ty nadajesz swoją wolą w całym kosmosie wibracje miłości na różnych płaszczyznach i sferach ich przejawu. Panie, tylko Ty jesteś absolutną prawdą, która nadaje wolność wszelkiej żywej istocie. Ty jesteś ostatecznie niezachwianą przyczyną każdego uzdrowienia, każdego cudu na ziemi. Panie, nie znajdzie się w całym wszechświecie tak wolnej istoty jak Ciebie. Nikt też poza Tobą nie może przypisać sobie przyczyny własnego życia. Nikt taki nie istnieje. Wszelka moc ludzka jest ze względu tylko na Ciebie, Panie. I nie ma ani jednej przyczyny we wszechświecie, która nie byłaby dotknięta Twoją władczą władzą i potęgą. Władczą potęgą. Każde jedno zdarzenie jest Ci, Panie, znane, ale dlaczego Ty często nie ingerujesz to, co wiedzą mistycy? Dobranoc wszystkim. I na koniec jeszcze puszczę Maciusia, żeby nie było. No, 2 godziny już minęły. Daliśmy czadu. To dobranoc wszystkim. Kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas.
Dobranoc, Aniu. Wszystkim dobranoc życzę. Bóg ma dla nas plan. I nasz utworek na koniec. Zaskakuje nas. Oddech na koniec. Dobranoc, Rysiu. Miłości. Dobranoc, Renatko, Damiano. Dobranoc, Rysiu, Krysiu. Dla każdego z nas. Anna, dobranoc, Szuder. Dziś potrzeba. Dobranoc, kochani, Boże, dobranoc. By piękniejszy był świat. Tak więc, mój przyjacielu, choć pokażę ci ja. Bóg anioła. Beatko, dziękuję i dobrej nocy wszystkim. Wytrzymałaś. No, podziwiam cię. Iskra z Polski. Stefanie, tośmy nieźle zabalowali dzisiaj. Tak jest, Stefanie. Dziękuję, wieś. Dobrej nocy wszystkim. Papa. Pa. My chyba tego szampana wypijemy nie za ilość tutaj, tylko za długość. Pociągniemy dłużej, to trzeba będzie szampana wypić. 5 godzin. Żartuję. Dobranoc, Madziu. Elu, dobranoc. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Filip, dobranoc, papa. System miłości, w którym ciągle trwam. Trudno mi się rozstać, Ania. Dla każdego z nas. Bo w rodzinie, jak jest fajnie, to jest pięknie. Bym nadzieję wam dał. Waldek, dziękuję, dobranoc, Wiesiu. Dobranoc, kochani. Dzisiaj rekord w cudownym klimacie. Tam czas tak normalny, że każdy jest jak siostra. Im więcej dobrego klimatu i mądrości, tym życie jest spokojniejsze, ładniejsze, lepsze i więcej czasu mamy. Tak to działa duchowo. To nie jest czas stracony, przeciwnie. Nastraja naszą duszę na odpowiednią falę, żeby się długo trzymała. Dobranoc, Jadziu. Bogumiłka, dobranoc wszystkim, bo ja dziś odlatuję. Zaskakuje nas. Wytrzymałem was do 23. System miłości, małe serce. Papa wszystkim i Franciszka na koniec, naszego przyjaciela najlepszego. Dla każdego.